Hej, 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 cześć, ja jestem Kairos, a to będzie czwarty epizod z naszej zagadki orków, ludziska. Musimy iść do zamku porozmawiać z naszym dowódcą. Od co? Wszystko tu jest załatwione. I na sam dobry początek, bo początki zawsze się najlepiej oglądają, mogę wam powiedzieć, że Doen jest popsuty i Gothic at its finest po prostu, ale muszę wam powiedzieć fajną rzecz, ponieważ zarówno Witcherek napisał do mnie ostatnio komentarz, ten jegomość, który powiedział mi o istnieniu tej modyfikacji, ale również pod pierwszym odcinkiem z tego moda napisał do mnie główny grafik 3D tej modyfikacji McLaren. I pozwolę sobie zacytować to, co do mnie napisał, a przy okazji wam tutaj screen pokażę, wiecie, jak będziemy sobie szli do zamku w trakcie. Witam, z tej strony główny grafik 3D modyfikacji Zagadka Orków Krolog. Kairos, bardzo się cieszę z nowego filmiku poświęconego twórczości całego zespołu Dark Models. Jeżeli chodzi o pełną wersję modyfikacji, na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, czy prace w dalszym ciągu są prowadzone, czy też wstrzymane, ponieważ swoją przygodę z zespołem zakończyłem na prologu oraz nie otrzymałem jeszcze informacji na nurtujące mnie pytania od kierownika zespołu. Tak czy inaczej, zobaczymy. Na The Modders dałem link do gameplaya. Postscriptum, dziękuję za zainteresowanie tematem oraz jego promowanie. Dziękuję Witcherkowi i tobie, Kairos. A ja dziękuję tobie, McLaren, za napisanie i miłego komentarza. No i za odwalenie moim zdaniem dobrej roboty, bo jak Witcherek wspomniał, byłeś głównym grafikiem związanym z projektowaniem Torgardu, czyli tego zameczku, który tutaj mamy. I co muszę nieskromnie powiedzieć, podoba mi się generalnie, bo zamek jest ogarnięty naprawdę miło, moim skromnym zdaniem. Przy okazji McLaren na swoim kanale ma filmik, gdzie pokazuje, jak sobie można, powiedzmy, wyprawić pudełkową wersję modyfikacji, czy też tego prologu, więc też naprawdę zachęcam i odsyłam do tego filmu. Trwa dosłownie 4 minuty, więc myślę, że to 5 możecie poświęcić, żeby tam jeszcze ocenkę zostawić i jakiś miły komentarz. Myślę, że to się w pewien sposób też należy, bo wiecie, ja zawsze szanuję, jak ktoś ma coś takiego swojego, co może przy tym pogrzebać, także naprawdę, będę, czy też tutaj jakaś karta się powinna pojawić na YouTubie, czy też w opisie. Zachęcam, wbijcie, zostawcie coś tam też po sobie, no i przy tym filmie też przy okazji. Dziękuję. Przez ciebie mam same kłopoty. Coś się stało? Jeszcze pytasz? Poszukiwacz, którego miałeś pilnować, zniknął. Nie tak się umawialiśmy. Teraz masz go za wszelką cenę odszukać. Ale jak? Nie wiem, to już twoja sprawa. Rozmawiałeś z nim wcześniej, to chyba powinieneś wiedzieć, gdzie się zamierzał wybrać. Twoja w tym głowa, by go znaleźć. On jest nam potrzebny. A teraz jazda! Do roboty! Wiesz co, Erwin, to ty tutaj stoisz przed bramą, przed wejściem, żeś nie zobaczył, czy gościu wychodzi, czy chłop po prostu ucieka z zamku, chyba że wskoczył do wody i popłynął, tak jak bezimienny w Dokorinis wbija przez morze. Proszę, raport. Właśnie na nie czekałem. Daj mi je. Proszę, oto i on. Widzę, że chłopaki nie próżnowali. Niech pracują dalej, potrzebujemy więcej informacji. Karalius będzie zachwycony, jak zobaczy rezultaty naszych prac. A, co z nagrodą? Dostaniesz ją wtedy, kiedy zobaczę tutaj z powrotem tego człowieka. Na chwilę obecną nie mamy o czym mówić. No, w sumie śmiesznie, czyli skrypt działa tak, że zebranie drugiego raportu powoduje, że tamten tajemniczy gości ucieka. Stąd też te jakby dialogi są połączone, bo najpierw nas zaczepia tym. Ej, sprytne rozwiązanie, muszę przyznać. Niby dwie różne ścieżki dialogowe, ale tak są skrypty ułożone, że to do siebie pasuje. Fajnie, fajnie. Co chciałem więcej powiedzieć? Chyba warto by było właściwie dziennik zobaczyć. Orto trafił w 10. W tej opuszczonej kopalni mieszkają bandyci, dwójko osobników. Poszukiwacze, z którym wcześniej rozmawiałem, opuścił zamek. Erwinowi nie spodobało się to. Zaraz będę musiał go odnaleźć. Wspominał coś o bibliotece skrytej w górach. Ciekawe, gdzie ona może... O, holy shit, man. Chyba wypadałoby z jednej strony wrócić tam, na ten płaskowyż spory naszego Orto i mu powiedzieć, że sprawa rozwiązana. Ej, my potrafimy otwierać zamki, nie? Możemy w końcu tutaj pokombinować. W tym zamku, znowu pogadać jakieś głupoty, a przy okazji pokraść. Złote udziec, kulista ryba, lodowa strzała i pochodnia. Zgaduję, że skoro otrzymuję cały czas te zwoje, to one się w końcu na coś przydadzą, albo przeciwko komuś, czy też przeciwko czemuś. Swoją drogą, tak jak tutaj jeszcze wracając do co wam mówiłem, co tutaj pan McLaren napisał, czy też nawet Witcherek mi pisał w prywatnej wiadomości, generalnie jest jednak szansa, jak się okazuje, że prace nad zagadką orków pełną wersją dalej trwają, w sensie, że to nie kończy się tylko na prologu, tylko no McLaren, który notabene jest, bodajże jak Witcherek wspomniał, jego znajomym,
już w projekcie nie bierze udziału, więc w sumie de facto ja nie mam też przez ten sposób kontaktu z nikim, kto byłby ekstrakt, wytrych, amulet ognia, kontakt odpowiedzialny za główny projekt. Niemniej jednak spoko. Myślę, że no, powiem tak, ja się całkiem nienaganie nawet bawię do tej pory w tej modyfikacji, bo chyba brakowało czegoś takiego, że wiecie, jest taka wielka pustka i z drugiej zaś strony, no słuchaj, tutaj stawiamy na eksplorację. Tylko bardziej, chyba tutaj najbardziej tylko boli aż zbyt dużo potworów. Rozumiem, opuszczona dolina spoko, ale wcale by tej modyfikacji nie zaszkodziło, a moim skromnym zdaniem byłoby lepiej, gdyby po prostu było trochę mniej tych potworów, bo to jest bardziej już irytujące niż powiedzmy wymagające. A przy okazji te dialogi są cichutko nagrane. I to są w sumie największe chyba grzechy tej modyfikacji na chwilę obecną. Tak bym powiedział. I mówię szczerze, co nie, ja obiektywnie patrzę, to jest oczywiście moja opinia, nie musicie się z nią zgadzać, jeżeli wy macie też jakieś spojrzenie na to od innej strony, co do tej pory też obejrzeliście i oglądacie dalej w tym odcinku na przykład, to też możecie po prostu dać znać. Ja lubię, jak się wypowiadacie na różne tematy, bo wiecie, to jest fajne, trzymanie dobrego kontaktu, wymienianie się opiniami, poglądami, to się raczej zawsze zmierza w dobrym kierunku. Dobra, to już jest wszystko. Zbliża się przy okazji noc. A ja jeszcze potrzebuję zamku do końca przeszukać, także wiecie, co robimy. Pewnie się prześpię i polecimy do tego naszego... to on tak się zwał? No, tego jednego naszego koleżki, w sprawie tych bandytów. Już im pomogliśmy, jeszcze do innego typcia powinniśmy pójść na sparring. Teoretycznie jest co porobić, praktyka zweryfikuje, bo się troszeczkę obawiam, się mogę na czymś zacząć. Jeszcze nie wiem na czym, ale na czym już na pewno. Chyba mnie tutaj jeszcze nie było. A za ścianą słyszę topielce. Dobra, czy coś na tej wieży będzie ciekawego do ogarnięcia? A nie, to po prostu taki sobie obszar by był. No, troszeczkę szkoda, ale sobie tak szybko ten zejdę. Jest osełka, ale ja z tym nic nie zrobię. Czy też może inaczej ludziska też w przypadku tego moda chyba by wypadało trochę pochodzić po świecie, coś też mam wrażenie, nie? Poszukać sobie czegoś ciekawego do zbadania nowego. Kurde, tak średnio lubię w sumie łazić. Jak już wspominałem, to się bardziej ten mod przez tą eksplorację też na strumyki nadaje, nie? Ale no chyba nie można mieć wszystkiego. Czekajcie, bo mam problem z otworzeniem skrzyni, nie? Dobra. Tak się bardziej skupiłem na gadaniu niż na tej kombinacji, która tutaj może być ukryta. O, dobra, udało się, świetnie. Nie, ona jest pusta. Skrzynia, z którą do tej pory miałem teraz największy problem z tym odcinku, mnie oszukała. Co za bandyci. Okej, może być i tak. Anyway, ludziska, powiem wam anegdotkę kolejną. Zamiast jeść śniadanie, nagrywam odcinki, to się nazywa poświęcenie, nie? Szczególnie, że znowu mam to samo, o czym wam kiedyś mówiłem. Z 4 godziny mam zajęcia niecałe, a ja znowu odcinek próbuję nagrać, szybko skleić, żeby wrzucić, bo znowu miałem troszeczkę dłuższą przerwę, ale to dlatego, że na studiach miałem trochę maraton, jeżeli chodzi o wiecie, różne aktywności. I no są czasami priorytety w życiu inne, co nie? To musicie to oczywiście zrozumieć. I tak przeważnie muszę wam powiedzieć, że właśnie w środku tygodnia, tak wtorek, środa, czwartek zawsze może być bardziej krucho z aktywnościami na moim kanale. Choć we wtorek był stream, więc nie powinno być chyba aż tak źle. W każdym razie teraz myślę, że w ten weekend co będzie, to trochę już polecimy też konkretniej z tym modem, więc się nie martwcie, nie? A że jest on taki względnie krótki, to wydaje mi się, że chyba w przyszłym tygodniu. No jak teraz mamy 5 marca, to tak opowiedzmy do 15 maksymalnie powinniśmy tego moda w sumie skończyć. Szczególnie, że wątpię, że nasza postać też będzie jakoś wybitnie rozwijana. O, tutaj 4 razy w lewo tylko. Eliksir siły. I wziąłem coś, co się nazywa Silver Dish. Srebrne naczynie, nie przetłumaczone na język polski. Srebrny kielich, Silver Dish. Okej, może być. Jest ta miksturka? Siły kolejna. Bardzo fajnie, to ile już łącznie znalazłem? Tak, jakby to tak powiedzieć. Z 3? Chyba? Może więcej? Nie jestem pewien, ale spoko, 87 siły. Choć i tak póki co wątpię, że znajdę lepszy mieczek niż obecny. Szansa raczej mała, ale w każdym razie fajnie, że tutaj coś poukrywali. Erwin, czy ty mi w ogóle coś ciekawego powiesz? Nie, ty nic już ciekawego nie powiesz. Ja się tutaj teraz zastanawiam, gdzie tu jeszcze mogły być skrzynie? Aha, no tak, w sumie na tym płaskowyżu, gdzie zaczynaliśmy grę. Też ich nie byłem w stanie w ogóle otworzyć. Więc wiecie co? Wiecie co? Prześpimy się i ja wam zrobię małe cięcie, że jak się tam będę próbował dostać, nie? No to bym znowu trochę przedłużał za bardzo. Tylko zobaczyć, czy tu jest jakaś skrzynia i w sumie tu nie ma żadnej skrzyni, więc dobranoc.
Czy może w ramach przebadania tego terenu powinienem tym razem pójść przez las? Wiecie, tu jest ta chatka rybacka, gdzie się kończył pierwszy odcinek. Ale przy tutaj tym lesie mnie kompletnie nie było, to pielce, i że przeciwnicy zawsze byli na czerwono podświetleni. Bo ja jestem teraz pewien, nie? Fajnie, że zszedł na strzała, nie? Dobrze się składa. No zaraz. Jestem mistrzem, a nie walczę jak mistrz. Ej, coś się naprawdę popsuło w tym modzie. No przysięgam. Patrzcie, mistrz 60%, a trzyma miecz jak wojownik. Teraz to zauważyłem. Niczego tu nie znajdę. Gościu, coś ty się popsuł. Czekaj. A spróbuję wczytać grę. Nie, czekaj, powinienem zapisać jak nie mam miecza założonego. Albo, nie, tak też nie działa. Dobra, zdejmę miecz, zapiszę grę, wczytam z powrotem. Trwa to trochę, chwilę dosłownie. Założyłem miecz, nie. Gościu, jesteś popsuty, nie? Ja chcę walczyć jak mistrz, a nie walczę jak mistrz. O, tam są szkielety, halo. Z zębaczami się będą tuc. I jakiś krąg kamienny. Oj, szkielet. Możesz, oj, byczku, możesz być kozakiem takim trochę, jeżeli chodzi o walkę. No, ze szkieletami nie ma żartów. Oj, nie ma żartów, dobra. Kurczę, ale mi gra teraz utrudnia życie. Dobrze, 3 krytyki z rzędu szedły. Dobra moja. Chyba jeszcze nikogo nie będzie. Choć nie wiem, dobrze mi ten zębać troszeczkę pomógł w walce. Fajnie. Tajemniczy kamienny krąg. Oj, coś czuję, że to może mieć jakieś większe znaczenie w tym modzie. To miejsce, jest kolejny szkielet. Ej, w sumie umiejscowienie tak 3 szkieletów jest takie, mi się wydaje, mega typowe, nie? Byczek mnie zabił. W sensie zawsze mi tak pasuje coś do Gotika, to jest zbyt takie ikonik, nie? Umiejscawianie 3 szkieletów z mieczem dwuręcznym w jednym miejscu, bo wiecie, jednego umieścić, to gracz, jak już jest troszeczkę silny, to tak jednego by nakombinował, go zabił, nie? Sami rozumiecie, jak już są 3, o, to tu już gracz musi być troszeczkę silny, bo szkielety te zwykłe, no jednak trochę biją, jak sami zresztą widzicie, ale w sumie naprawdę beka, nie? O nie, gimnazjalne słownictwo jest używane, że nie walczy jak mistrz, to jest troszeczkę dziwne. Ta kula światła jest tutaj tylko i nic więcej się nie dzieje. Czyli w sumie to ta miejscówka jakby na chwilę obecną jest, by być po prostu. Armia wilków jest umiejscowiona. Dobra, fajnie. Sobie tak tutaj was pozabijam. Po prostu dla zasady. Są kolejne ciemne grzyby, które też można wziąć dla zasady, ale chyba nie będę tego robił. Tutaj widziałem dużo ordestów polnych. O, w sumie też pamiętam, ktoś mi pisał komentarz, że grał w tego moda, to mu w sumie tylko też właśnie punkty doświadczenia były potrzebne, żeby się nauczyć otwierania zamków, więc chyba, warg, nie będę za bardzo miał możliwości, ja pierdzielę, uczyć się alchemii, ej, warg też jest mocny, myślałem, że warg jest słabszy, czy tego szkieleta muszę jeszcze raz naklepać, ojeju, czemu ja gry za często nie zapisuję? Szkielet jest mistrzem walki brońką, ja niezbyt. Ale dobra, to już wiem, że przynajmniej tam po mojej prawej i trochę za plecami nie ma nic ciekawego. Sobie będzie teraz można z łukiem połazić i popatrzeć, co tutaj jest. No jest ten jeden warg. Tu jest pantera. Ej, jest jakaś jaskinia, dobra. I got you pantera. Jakaś taka piosenka śmieszna była, nie? Jak mi się wydaje. Bokiem go. O, dobrze, mam długi miecz. A tyle długi, że mogę warga bić. Dobra, kozak, surowe mięso tylko. No, skór pozyskiwać to ja średnio mogę. Tu jest kolejny warg. Ciekawe miejsce. Tak już dla bardziej zaawansowanych graczy, nie ma co. Dobra, napij się miksturki. Zejdziemy do tej jaskini, bo w jaskiniach zawsze jest coś do znalezienia. Zawsze. Tu już jest zbyt duży klasyk. Dobra, pantery akurat silne jakieś bity nie były. Głazorost. No, to powiem wam szczerze. Nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Ale tak w 100% szczerze, że no, nie oszukali mnie, bo rzeczywiście coś było. Był głazorost, to już można powątpiewać w jakość tego, co teraz znaleźliśmy. Ale w każdym razie coś było. Takie pułapki na gracza są, powiecie, zastawiane. Żeby nie miał zbyt łatwo w życiu. Co tam cię niosłór? O kurde, dobra, ty jesteś kozakiem, na to wygląda. Znaczy jesteś do porobienia, nie? Ale nie ma lekko w życiu. Z Bartokiem żeśmy cię niosfora zabijali w lesie w Korinis. Kurde, w sumie nie wiem, jak się walczyło z niosforem, jaka była taktyka na niego. Przysięgam. To chyba będzie trzeba liczyć na to, żeby krytyki fajnie wchodziły. Bo powiem wam, no śmiesznie. Chyba, że będzie trzeba
właśnie w dobrym momencie mieczem pomachać jak ja teraz, co nie wyczuwać moment, w którym należy pomachać. O nie, wilk przyszedł na pomoc. A, i tu jest ta ścieżka już do góry, no to spoko, las jest mały i trochę już przeze mnie przebadany, także... No widzimy, że tutaj w sumie nie było niczego zbyt wiele. To wiem, że jest tylko dziwny, śmieszny, kamienny krąg, ale nie było żadnego zapisu w dzienniku, nie było niczego więcej. Tutaj ten jeden wilk. Może jakiś kolejny znowu postanowi sobie wejść po skach, to się przynajmniej pośmiejemy wszyscy. Ale zgaduję, że już chyba wymordowałem całą jego rodzinę, co raczej do tego nie dojdzie. Dobra, w porządku. Chodźmy do tego naszego koleżki, przy okazji jakieś skrzyneczki pootwieramy. I już go tutaj tak blisko nie ma, to ciekawe gdzie tam siedzi, mam nadzieję, że tam dalej. Albo nie żyje. Ej, to już w sumie fajny plot twist, jakby nie żył, nie? A jeszcze fajniejszy byłby, jakby ktoś stał nad jego zwłokami. Ale niestety muszę was zasmucić, bo Orto jest, niestety żyje. Chrząszcz. Nie żyje. Chrząszcza zabili. Sprawdziłem płaskowyż. Jak? Zastałeś tam kogoś? Tak, w opuszczonej kopalni pomieszkuje sobie dwóch bandytów. Zdziwił mnie jeden fakt. Postanowili się z nami zbratać. Co? Ronin, czy ty to na pewno dobrze słyszałeś? Jakoś nie mogę w to uwierzyć. To już od ciebie zależy. Ja swoje wiem. No dobrze, wezmę to pod uwagę. Dzięki za pomoc. W zamian mogę zaoferować ci swoją pomoc, jeśli tylko będziesz jej potrzebować. Dzięki. Będę o tym pamiętać. Ja mam jakiegoś gościa znaleźć, nie? Ronin. Ronin, powiedz Orto. Powiedz Orto, że musisz jakiegoś gościa znaleźć. Nie, no dlaczego nie chcesz powiedzieć, świrze? A, co za gościu. Złoto i kilofy. Czy ta skrzynia była otwarta od samego początku gry, ja to ominąłem? Być może. W sumie jest taka możliwość. W sumie tutaj też nie patrzyłem, czy coś by było. Oprócz skrzynek nic nie ma. Smutne. Tam gdzie był ten jaszczurzy miecz, jeszcze była skrzynia. To też będziemy można spróbować się do niej dobrać. Może jest coś ciekawego do wzięcia. Zobaczmy, zobaczmy. Brzmi nieźle, 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 nieźle. O, udało się za pierwszym razem. Węgiel, łodyga bagiennego ziela, leczenie średnich ran, runa i lutnia. To fajnie, jak ja jestem kręgu magiem. Bo tak wam powiem, tak patrząc, magia krąg zerowy. Tak, to po co mi ta runa? Chyba po to, żeby była, nie? Czy kręgi magii za mało by użyć tej runy? No nie ma co się dziwić. No to teraz mnie zaskoczyli, tak samo jak to, że mam dziwne amulety przy sobie. W dużej ilości. Cóż, esencja ducha jest jeszcze, o. Zgaduję, że wypadałoby trochę polatać po świecie i chyba sobie aktywności poszukać, nie? No to już sam nie wiem, co mogę porobić ciekawego ludziska. Oj, nie wiem, nie wiem. Trochę połazimy jeszcze po świecie, więc... Zrobię cięcie i jak natknę się na coś ciekawego, to tutaj po prostu powiedzmy, no wiecie. Się widzimy. Hej, pamiętacie płaskowyż jeszcze z pierwszego odcinka tej końcówki? Wspominałem, że tu jeszcze wrócimy, więc tak sobie pomyślałem, że w sumie małymi kroczkami można by było rzeczywiście coś jeszcze ogarnąć w okolicy i zobaczyć, co ciekawego może nam przy okazji, no jeszcze ta modyfikacja zaoferować. Bo tak zauważyłem i mam też wrażenie, że jest bardzo nastawiona na eksplorację, w sensie docenia gracza za jego kombinatorskie podejście. A przez kombinatorskie podejście rozumiem, wiecie, sprawdzanie tego i owego. Także chodźmy do tego obozu. Bo tak nie przebiegłem jak głupek, tak pi razy oko. Właśnie jak ja nie skupiłem jakoś wybitnie. Tak samo jak się teraz wybitnie nie skupiam na walce z sierwojadami, no bo... No sami rozumiecie, jak to przebiega wszystko. O, miał te jakieś grzybki przy sobie. Tak teraz myślę, że w sumie fajnie by było, gdyby przykładowo nasz dowódca mógł nas uczyć. Wiecie, siły zręczności. Nawet jakbyśmy płacili po tego 20 punktów nauki za 5 więcej, bo wiecie. Tak byśmy wbili powiedzmy z 2-3 poziomy, 4-5, jesteśmy w stanie, powiedzmy, przez samą długość tego moda, więc minimalnie byśmy sobie statystyki mogli podbić. Wydaje mi się, że to całkiem spoko było. Tu są szczury. Też tak widzę, jakby to było jakieś obozowisko trwali, tylko... Wow, obozowisko trwali na płaskowyżu? No, teoretycznie łatwiej znosić drzewa, wiecie, z góry na dół, niż wnosić do góry, ale no, trochę śmieszne umiejscowienie. Jest skuferek. Kuferek oczywiście zamknięty, więc dobrze, że potrafimy otwierać skrzynię, bo by mogło być kiepsko bez tego. Wytrych, bloki dwuręczne, książka opisująca sztukę walki broniami dwuręcznymi, węgiel, łyżka, miód, rzepa. Kolejna rzepa. Dobrze, halo, halo, bo mamy wojownika 55 na dwuręcznych. Czy jak przeczytam tę książkę, to ona chyba dawała 5% więcej. Tak, trening, posługiwanie się bronią dwuręczną.
I rzeczywiście, mistrz walki bronią dwuręczną, czyli jak teraz nas miecz dwuręczny, można by się było nim posługiwać. To całkiem fajnie. Wiecie co? Poszedłbym tam naprzeciwko, jeszcze zobaczył, nie? O, tam się teraz macha mieczem. Tam taki płaskowiec przy skałach, może też coś tam będzie bardziej interesującego do ogarnięcia. Widzę, że tutaj już sobie wszystko zrobiłem, więc co? Czekajcie, wypadałoby się uleczyć, zanim pójdziemy w dalszą drogę. No i ja wezmę sobie jeszcze tą podpachę herdespolny. Dla zasady, zbieranie wszystkiego. To co? Lecimy. Może nawet na dół się uda zaskoczyć. No tak średnio bym powiedział. Życie jest nowelą. Chodzeniu i chodzeniem po w sumie opuszczonym przez Boga miejscu. Nawet nie wiem, czy chce mi się wybitnie walczyć z tymi potworami. Niezbyt, prawdę powiedziawszy, przebiegnę sobie po prostu, jakbym był u siebie z wyciągniętym mieczem, jakbym coś chciał zaatakować, już chcę mnie coś zaatakować. Dzik, kolejny górski ścierwojad, dobranoc i kolejny poziom się przy okazji wbiło. Dzięki bardzo. Zaś jestem w sumie ciekaw, czy te, powiedzmy, tutaj orkowe obozowiska też wybitnie przeszukiwać. W sumie stosunkowo blisko ci orkowie mają te obozowiska, bo w sumie jakby łucznicy chcieli, to by mogli strzelać z takiej odległości, więc w sumie logiczniejsze było, bezpieczniejsze w każdym razie, gdyby ci orkowie mieli tam, po tamtej stronie te obozowiska, nie? A tak to nie wiem. Wezmę sobie w ogóle łuk, nie? Bo nie wiem, czemu nie mam. Coś tutaj jest? O, kolba, pałka bojowa, złoty kielich, mikstura. Pałka bojowa jest w ogóle jakaś dobra? Zardzewiałem jest dwuręczny. Ja bym chciał to może nad nim powalczyć, nie? Albo halabardą. Choć halabardą mam wrażenie, mogłaby być dłuższa troszeczkę, nie? Ciężki orkowy topór, 3 punkty siły za mało. O, to nie jest jakieś dużo w sumie. Pałka bojowa. A, to jest coś takiego. No dobra. Taki trochę zapychacz. Ale dobra, niech będzie w takim razie. Co tam, krytoszczurku? Co jeszcze kolejne? Ło, z wami coś większych kłopotów nie powinno być. Ja przynajmniej mam też czystsze sumienie, nie? Bo sobie dalej tutaj popatrzyłem, co jest i no, w sumie nie ma tego zbyt wiele. Jest jakiś namiot, nie? Uuu, może tam kogoś spotkamy. Zważywszy, jak blisko jest ten jaszczur, to raczej wątpię. Tak, spotkaliśmy. To co z gościa zostało, jakiś szkielet. Za chwilę się mu przyjrzę dokładniej. Dobra, jaszczur. No już, umrzyj, już. No, co ty tak, kolego? Masz w sobie dużą wolę życia. Nie wiem po jaką cholerę. No weź! No umrzyj już! Jak mnie on denerwuje. Ech. Co za nieposłuszne istoty. No przyznaję. Stara maczeta. Dziwnie, jakby jakaś nowa była. Nic tu nie ma. Czaszka leży na stole. Mogę ją podnieść. Co jest? No fajnie, fajnie. Dobre rzeczy. Jest jakaś mikstura za kuferkiem. Czy to jest kolejna do atrybut? Skąd ja mam ten drugi eliksir siły? Gdzie ja go znalazłem? Halo? Ej, przysięgam. Nie wiem. Nie wiem, skąd on się wziął. Jak ktoś analizował lepiej te filmy, to niech mi powie. Stary rozwalający się dziennik, eliksir siły, skóra czarnego trolla i kły. Co jest? Jeszcze kolejna mikstura siły. No nie to, żebym narzekał, nie? A to trochę dziwne. 96 punktów, to całkiem sporo. Mogę sobie już nawet orkowym tym toporem walczyć jak kozak. Albo kozaka zgrywać, nie? Topór obusieczny raczej nie. Kiepski mieć półtora ręczny. 95 siły wymaga. Do jaszczurzego by trochę brakowało. No to jest dwuręczny, nie? Dobra. Półtora ręczny niech będzie w takim razie. Przy moim popsutym mistrzu walki bronią. A, właśnie, ten dziennik. Zapomniałbym o nim. Było kiepsko. Stary rozwalający się dziennik. Dzień pierwszy. Stare mapy nie kłamały. Wreszcie dostałem się do tego zapomnianego, owianego tajemnicą i zagadkami miejsca. Mogę zobaczyć Torgard w całej swojej okazałości. Teraz muszę znaleźć tylko dogodne miejsce na rozbicie namiotu i mogę brać się za poszukiwania. Noc minęła dość spokojnie. Przez tą noc zdało się wyczuć niezwykłą aurę tego zapomnianego miejsca. Widok zamku opływającego w promieniach księżyca. Bezcenne. Czas zabrać się za poszukiwanie orkowego skarbu. On musi gdzieś tutaj być. Według zapisków powinien znajdować się dziś w tej okolicy. Oby tylko nie było kłamstwo. Oj, coś czuję, że ten gość ze starą maczetą jest jednak tym poszukiwaczem, który za bardzo nie dał rady. Oj, podoba mi się ta premia do walki, tylko 2 punkty więcej. Kozak.
Dużo. No nieźle, nieźle. U, aligator, mogę go zastrzelić? No, w sumie mogę. O, nawet broń zdążyłem wyciągnąć prawie. Bo mnie zdążył raz trzasnąć. Jest jakaś skinka. To w sumie spoko. Chyba się dziki lubią z goblinami, nie? Mam takie wrażenie. Oj, goblin i wojownik dostał. Można też robić tak, jak ja teraz robię. Działa? Działa i to jest najlepsze. Przeżyłem? Przeżyłem. Strzał za bardzo nie będę miał? Zostało mi 6. Dobra, a się musiałem trochę skupić przy tym, co robiłem. Ale przynajmniej wszyscy są pozabijani. Ci koleżkowie. Ognisko, nie? I drzwi. Drzwi w skalę. Głazorost. Kolejny. Dobra. Eliksir leczniczy. To w sumie fajna dolinka, czyli widzę, że tutaj skarb orków jakby największą rolę odgrywa, ale na dzień dobry mi wilk wbił, a nawet drzwi do końca nie otworzyłem. No, fajny wilczek. Gulasz, smażone mięso, zbraj strażnika ze starego obozu. Mikstura. Nóż na wilki. Miecz paladyna. Mikstura. Miecz paladyna, jakie ma statystyki? Chyba trochę gorsze, nie? No właśnie, 60 siły, 60 obrażeń. Co to jest? To jest lepszy mieczem, chyba grę zaczynałem, nie? O co chodzi, że kiepski długi miecz jest lepszy od miecza paladyna? Bez sensu, miecz paladyna powinien być kozacki, jak na no może trochę gorszy od magicznego miecza półtora ręcznego, ale poziomu rapiera może, nawet niewiele gorszego. No cóż, nie można mieć wszystkiego najwidoczniej. Zobaczymy, czy można mieć wszystko, otwierając te skrzynie. Dobra, pierwsze na start. Bloki dwuręczne znowu. Bryłka rudy, święty płomień, kruczy dziób. To po cholerę ja tam na ten płaskowicz w takim razie szedłem, bo jak ja to przeczytam drugi raz, to mi to raczej nic nie da. O, czytam jedną, czytam drugą, no już mi to nic nie da. A książka warta 5000. Co za dziadostwo, jest przynajmniej ser. Jakby się bez mieli... właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O, ty, no to żeś mnie teraz, chłopcze, zaskoczył. A gdzie ja mogę znaleźć właściwy klucz? No. Śmiesznie, zabawnie. Ja wątpię, żeby on tutaj leżał. To by było zbyt oczywiste, zbyt proste. Ha. Intrygujące. Teoretycznie mógłbym się już powoli zabierać za poszukiwanie tamtego poszukiwacza. W sumie zabawnie to brzmi. Ale myślę, że bardziej bym to chyba zostawił na następny odcinek. A też taki wolę, czy wam tutaj jeden wrzucić, ale taki powiedzmy konkretniejszy. Bo i tak dużo łażenia jest. Także ludziska. Tu już kufer... Dobra, ogarnięty, polna była jagoda. Jest górski mech. Powoli będziemy kończyć, tylko tak wolę się tutaj, wiecie, połazić po okolicy, popatrzeć, pozwiedzać, ubić jeszcze jakiegoś sierwojada nieszczęsnego, który akurat wszedł mi pod miecz. Tu niczego nie ma. Teraz mnie zaciekawili, gdzie klucz może być w sobie. No cóż, kiedyś może się odnajdzie. Prawdopodobnie przez ten most będę musiał iść, bo tam w dzienniku było napisane, że poszukiwacz poszedł. No, tam sobie, tak. Także w kierunku gór do jakiejś biblioteki. No, to będziemy się na to zabierać. Ludzisko, bardzo wam dziękuję za obecność. Odwiedźcie te linki, o których wspominałem. No i zostawcie coś też pod tym filmem. Komentarz, ocenkę. Byłoby mi miło. Także co, do zobaczenia w następnym epizodzie. Myślę, że za jakiś czas dosyć sprawnie powinien wlecieć. Lekki orkowy topór, strzała, ej, i jakiś list, o mój Boże, to tak na sam koniec. List do Lorda Timorisin. O co chodzi? Lordzie Timorisin, nasze starania zakończyły się fiaskiem, orkowie po raz kolejny zaatakowali dolinę. Tym razem z podwojonymi siłami. Próbowaliśmy stawić im czoła, dzielnie walcząc o każdy skrawek ziemi, ale ich przeważające siły zmusiły nas do odwrotu. Przejęli wszystkie nasze kopalnie, przystąpili także do obrężenia Thorgardu. Lordzie, bez twojego wsparcia twierdza nie utrzyma się dłużej niż kilka dni. Niech nas ino strzeże. Lord Remon. O nie, czyżby to miał posłaniec, który z Thorgardu miał uciec i mu się nie udało? Cholera, sam nie wiem. Bełt, amulet magicznego pancerza, esencja siły i dwie... Boże, esencja many i dwie eliksiry siły. Co się dzieje? Ja tych mikstur znajduję i to są pod sam koniec odcinka jeszcze. Co chodzi? 102 siły! Brakuje 8 punktów do krótszego dziobu. 102 punkty siły, o co chodzi? Dobra, ludziska, dziękuję bardzo za uwagę. No co, trzymajcie się, do następnego, hej! Na samo zakończenie jeszcze taka mała, drobna ciekawostka związana ze świątynią, w której przebywa Clarence. My z nim pogadać już nie możemy. Clarence niestety nie przeszkadza teraz, żeby wam coś pokazać. Clarence już nie żyje. Clarence już na pewno nie żyje, nam nie przeszkodzi. Wiecie, posąg Kinosa, normalna sprawa. Ale co jak spróbujemy się pomodlić? No.
niby świątynia Einosa, a tak do końca, no, w porządku z tym miejscem jednak nie jest. Oj, biedny Clarence, jeżeli ty naprawdę będziesz się tutaj modlił, to naprawdę skończysz tak, jak skończyłeś teraz. Tylko na serii, a nie na moim bawieniu się. No, fajnie, wszystko przeklęte. Cześć.